Jestem dumny, że pracowałem w PGNiG i zbudowałem zespół, który wywalczył 6 miliardów od Gazpromu. I jest mi wstyd, że pana ojciec, prezydent Platformy Obywatelskiej, chciał sprzedać EON-owi niemieckiemu, partnerowi Gazpromu 53% akcji energetyki cieplnej Opolszczyzny. Twój tato, polityk. Panie pośle, udzieliłem panu głosu w celu sprostowania, a nie w celu sformułowania ataku personalnego na posła czy jego ojca. Bardzo proszę wszystkich o szanowanie reguł. Staram się tutaj naprawdę nie przechylać prowadzenia w stronę żadnej opcji, ale to od panów posłów i pań posłanek zależy, czy ta debata będzie rzeczywiście debatą. Samolot nie uderzył w ziemię, że samolot rozpadł się nad ziemią. To jest wynik pracy. To jest wynik pracy Niaru, między innymi dzięki tym właśnie, kilkunastu materiałów, które zostały tam przesłane bez mojej wiedzy i bez mojej decyzji. Panie pośle, dziękuję bardzo za pańską wypowiedź. Doliczyłem te dwie minuty, pozwoliłem panu dokończyć zdanie. Teraz bardzo proszę o przerwanie w tym punkcie i o zejście z mównicy, żeby inni posłowie mogli także zadać swoje pytania. Panie pośle, 8 lat rządziliście, miał pan 8 lat na przedstawianie wyników pracy komisji. Bardzo proszę zejść z mównicy. Bardzo proszę zejść z mównicy, umożliwić innym posłom udział w debacie. Panie pośle, spełniłem pańską prośbę i doliczyłem ponad 2 minuty. Proszę opuścić mównicę, panie pośle. Dziękujemy bardzo, proszę zejść. Bardzo panu dziękuję. Rząd wczorajszej totalnej opozycji ściga, tropi, piętnuje ruskich agentów, przekrzykując się z obozem władzy oddanej parę miesięcy temu. To jest wasz sukces. Przez 8 lat zredukowaliście polski patriotyzm do antyrosyjskości i teraz jesteście okładani tą pałką po głowie. Konfederacja, w przeciwieństwie do was, lewico z lewej, lewico z prawej, postrzega polski interes jako niezbieżny z jakimkolwiek innym interesem. Polską rację stanu jako wyjątkową i niemożliwą do realizowania poprzez wykonywanie zadań zleconych przez jakiekolwiek obce państwo. Tropicie ruskich agentów. Tu, z tej mównicy przed godziną, szefowa służby cywilnej odmówiła odpowiedzi na pytanie o nosicieli obcych paszportów w kadrach administracji rządowej. Powiedziała, walcie się, przepraszam, to parafraza, powiedziała, że rząd nie przetwarza takich danych. Panie pośle, czas minął, bardzo proszę konkludować. Panie marszałku, konkluduję. To, że minister Władysław Teofil Bartoszewski jest lojalnym poddanym korony brytyjskiej i jednocześnie naszym ministrem spraw zagranicznych, to już wiemy od ministra Sikorskiego. Panie to pośle, czas minął, bardzo proszę już. Pan Siemoniak, bardzo proszę skończyć w tej pan chwili. Minister Siemoniak zlecał przed laty szkolenia z polskiego budżetu. Panie dla pośle, bardzo proszę jeszcze raz już skończyć. Musimy Azov. Trzymać dyscyplinę czasową. Panie, musimy trzymać dyscyplinę panie czasową. Bardzo proszę opuścić mównicę. Konkluduję. Czy pan... Panie pośle, przekroczył pan czas. Panie Braun, niech pan powie polskim rolnikom... Panie pośle, bardzo proszę opuścić mównicę. Przekroczył pan czas dwukrotnie. Jarosław Sachajko, Kukiz 15. Bardzo proszę pana posła Jarosława Sachajko. Bardzo proszę opuścić mównicę. Przekroczył pan poseł czas dwukrotnie. Ja się naprawdę staram każdemu tutaj pozwolić dokończyć zdanie, natomiast proszę planować wypowiedź w ten sposób, żeby ona się mieściła w minucie, jeśli mamy ustalony czas na minutę. Wiele się zmieniło od czasu, kiedy Robert Bąkiewicz był w obozie narodowo-radykalnym, zbierał podpisy pod tą ustawą Stop 447 do momentu, w którym kandydował z list Prawa i Sprawiedliwości. Partii, która wstrzymała ten obywatelski projekt w zamrażarce sejmowej. Tak długo już w tej chwili mamy większość centrolewicową, która jest oczywiste, że ten projekt po prostu odrzuci, więc cała nasza debata ma charakter, powiedziałbym, czysto formalny. Pytanie do przedstawiciela wnioskodawców. Czy wie
skoro już startował z list PiS-u do Sejmu i związał się z politykami tej partii, czy wie, jakie były powody takiej decyzji, czy żeby ten projekt wstrzymać w zamrażarce sejmowej aż do końca rządów, rządu Prawa i Sprawiedliwości? Czy miał na ten temat rozmowy z premierem Morawieckim, z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, z ministrem Zbigniewem Ziobrą lub innymi członkami rządu i wysokimi politykami PiS-u? Czy w trakcie tych rozmów zostało mu odsłonięte, jaka strategia stała za tym, żeby nie poddać nawet pod debatę tego projektu obywatelskiego Stop 447? Dziękuję bardzo. Czy ja rozmawiałem z panem Jarosławem Kaczyńskim? Nie, nie rozmawiałem z panem Jarosławem Kaczyńskim, nie rozmawiałem z panem ministrem Ziobro. Natomiast rozmawiałem z niektórymi z waszych przedstawicieli i dowiadywałem się tego, że dzisiaj nie chcecie bronić polskiej niepodległości, nie chcecie bronić polskiej suwerenności, bo nie chcecie pokazać tego, jakie są prawdziwe zagrożenia wynikające z centralizacji Unii Europejskiej. Nie chcecie podjąć tego tematu, dlatego że jesteście dokładnie takimi samymi mainstreamowymi partiami, jak wszystkie inne. I ty, Witku, tego. Panie Grzegorzu, pan ma wyrażone w tym swoją opinię. Tak, pan jest w mniejszości. Niestety musi pan to przyznać, a dotyczy nas demokracja. Dlatego myślę, że dzisiaj tą swoją postawą i pytaniami pokazujecie tylko, że oszukujecie Polaków tak jak inne partie w tym zakresie. I za to wszyscy przed historią kiedyś odpowiedzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie pośle. Nie przerywałem panu przez szacunek dla wszystkich, którzy podpisali projekt obywatelski, natomiast trudno zgodzić się z pańskimi insynuacjami. Zwracam uwagę, że nie odpowiedział pan na moje pytanie dotyczące rozmów na temat wstrzymywania tego projektu z premierem Morawieckim. Odpowiedział pan wyłącznie na pytania związane z rozmowami z prezesem Jarosławem Kaczyńskim i Zbigniewem Ziobrą, natomiast wyminął pan pytanie o rozmowy na ten temat z premierem Morawieckim. Nie zużył pan całego czasu, więc jeżeli chce pan udzielić odpowiedzi, to proszę bardzo. Nie rozmawiałem na ten temat z premierem Morawieckim. Dziękuję bardzo. Wielka szkoda, skoro pan startował z ich list. Zamykam zatem dyskusję. W dyskusji zgłoszono wniosek o odrzucenie projektu ustawy w pierwszym czytaniu. Do głosowania nad tym wnioskiem przystąpimy na następnym posiedzeniu. Jako pierwsza głos ma pani poseł Katarzyna Sójka, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Rozumiem, że są tutaj... Pan poseł wnioskuje o wystąpienie w trybie sprostowania. Proszę bardzo. Proszę bardzo, tylko proszę bardzo, limit czasowy jedna minuta. Panie marszałku, Wysoki Sejmie, 4 razy zostało wymienione moje nazwisko, chociaż nie byłem na tej komisji. I dlaczego pan się tak uśmiecha, panie pośle? A pan robi to absolutnie świadomie, z jednego tylko powodu, bo jesteśmy z jednego miasta, ze Szczecina. I wtedy, kiedy ogłosiłem start mojej kampanii, to pan chce specjalnie, w sposób absolutnie haniebny i świadomy, bo tacy są silni razem, tacy są część państwa zwolenników, żeby później mówić, że to chodziło konkretnie o mnie. No uśmiecha pan się, ale nie wstyd panu. Panie pośle, bardzo proszę zakończyć swoją wypowiedź. Więc jeszcze raz, panie pośle. Jeszcze raz proszę o taką elementarną uczciwość. Panie pośle, ja przypomnę tylko posłom, że formuła sprostowania dotyczy źle zrozumianych słów wypowiedzianych wcześniej przez posła, a nie polemik politycznych dotyczących tego, co się dzieje w okręgu wyborczym. Panie pośle Polaczek, czy pan został zacytowany? Bardzo proszę odnieść się wyłącznie do sprawy, w której był pan cytowany, a nie do kwestii związanych z okręgiem wyborczym i rywalizacją w wyborach samorządowych. Dziękuję bardzo, panie pośle. Na tym zamykam rundę podsumowań. Nie, szanowni państwo, nie możemy zrobić, nie możemy... Ja rozumiem, nie możemy przekształcić debaty klubów w debatę sprostowań. Bardzo proszę. Panie pośle, pan już wystąpił. Przejdźmy do debaty klubów. Każdy klub będzie miał możliwość wystąpienia. Pani poseł Katarzyna Sójka, Klub Prawo i Sprawiedliwość. Proszę bardzo. Bardzo proszę, pani poseł.
obrażony zostałem przez tego człowieka. Bardzo proszę, proszę ustąpić, panie poseł. Rozumiem. Bardzo proszę, panie poseł. Dziękuję, panie marszałku, chociaż chętnie panu bym przepuściła. Tak, cicho. Bardzo proszę o zachowanie spokoju i umożliwienie posłowi zadawania pytania. Panie marszałku, czas. Niech się uspokoją, niech się wykrzyczą. Bardzo proszę posłów z Prawa i Sprawiedliwości, żeby nie zakłócali. Proszę, proszę zadawać pytanie, panie pośle. Panie Telus, cicho, bo pan się dowie, co pański rząd robi. To pan mówił, żeby w referendum pytać o to, czy majątek narodowy sprzedawać. I to wy się godzicie na to, żeby na 30 lat światowemu potentatowi wydzierżawić terminal zbożowy. Pan się z tego śmieje, bo robicie sobie kabaret z Polski, robicie sobie kabaret z rządzenia. Niech pani minister odpowie, dlaczego godzicie się na wydzierżawienie na 30 lat terminala zbożowego, który teraz remontujecie. Przecież bez niego nie będzie możliwy tranzyt zboża z Ukrainy. W tej chwili to o was świadczy, jak się zachowujecie. Ja bym was ze strajku wyrzucił, jakbyście tak się darli. Wy się nie nadajecie nawet na strajk. Pani minister, ile kosztował remont terminala zbożowego, który właśnie teraz Skarb Państwa wydzierżawia? Ja tylko wam powiem, bo wy nawet nie wiecie. Zostało nabrzeże poszerzone o 6 metrów, pogłębione o 15 metrów, żeby mogły tam wpływać masowce. Wy się z tego śmiejecie, bo dla was rządzenie to śmiech. I głównym argumentem przetargu była cena. A ja pytam, kto u was wziął za to łapówkę, bo cena to na pewno była mała. Sprzedajecie Polskę za pół darmo. Apeluję o powstrzymanie się od wycieczek osobistych do konkretnych posłów. Panie marszałku, Wysoka Izbo, zaskarżenie tego haniebnego paktu migracyjnego do TSUE powinien być waszym podstawowym obowiązkiem. Wobec tego oszustwa, jakiego dopuściliście się wobec naszych obywateli w roku 2019 w czasie kampanii wyborczej do naszego polskiego parlamentu. Pamiętacie? Wtedy również odbywało się referendum. Jedno z pytań referendalnych dotyczyło przyjmowania migrantów nielegalnych z Afryki i Bliskiego Wschodu. Robiliście wszystko, żeby to referendum się nie udało. I ono się nie udało. Ale spośród ponad 12 milionów obywateli, którzy wzięli karty referendalne, ponad 96% obywateli powiedziało nie. Gdyby to referendum było ważne, a niewiele zabrakło, gdyby nie wasza inicjatywa, żeby się to nie udało, to dzisiaj mielibyście bardzo silny mandat do tego, żeby powiedzieć Unii Europejskiej, nie ma zgody na to, co zrobiła pani Angela Merkel. To tak jakby jakbym zaprosiła gościa do swojego domu, jest u mnie za długo, jest dla mnie obciążeniem, to wystawiam go za drzwi mojego sąsiada i mówię, weź go teraz ty. Nie ma na to zgody. W roku 2016 pani premier Beata Szydło pokazała, jak to się robi. Powiedziała, nie będziemy przyjmować nielegalnych migrantów i nie przyjęliśmy ich. Mimo tego, że Donald Tusk straszył nas karami dla Polski. Trzeba to zrobić i teraz. Nie dla bezpieczeństwa Polski i Polaków. Przepraszam, panie marszałku, moment jeszcze. Nie dlatego, żeby burzyć bezpieczeństwo Polski i Polaków, ale jeszcze jedno. Ja jestem z Dolnego Śląska, sporo mówimy o granicy wschodniej, ale na granicy zachodniej mamy miasteczka, gdzie oni już są. Nasi obywatele są zaniepokojeni, boją się. To są grupy, które już są na działkach, które szwendają się po całym mieście. To są młodzi mężczyźni ze smartfonami najczęściej. Mam pytanie, panie ministrze, ilu strażników granicznych broni naszej zachodniej granicy? Jaki jest stan na dzisiaj? Czy zamierzacie państwo zwiększyć liczbę etatów i po prostu zrobić tak, jak zrobiła Australia? Tam nie ma problemu. Dlaczego? Bo rozwiązanie problemu nielegalnej migracji polega na tym, że nie wpuszcza się po prostu do swojego państwa nielegalnych migrantów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, pani poseł. Ja bym zachęcał do rozpoczęcia sprawdzenia tematu od tego, czy nie są to legalni imigranci wpuszczeni przez wasz rząd. Teraz pan poseł Patryk Jaskulski. Proszę bardzo. Pani poseł, zachowuje się zgodnie też z obyczajem, który pani prezentowała, jak i marszałek Sejmu, i pani niejednokrotnie odnosiła się do naszych wystąpień. Dziękuję.